No dzisiaj Monika Bartyś po raz kolejny zrobiła Mistrzostwo Polski. Mam kolejny złoty medal. Kasparek jest w świetnej formie. W tegorocznych Mistrzostwach Polski i jednocześnie zawodach międzynarodowych, mówiąc szczerze, skoncentrowałam się właśnie na tej części międzynarodowej, ponieważ bardzo mi zależy i na tym jestem w tym roku sfokusowana, żeby zdobywać jak największe punkty do rankingu paraolimpijskiego, żeby mieć szansę zakwalifikować się do igrzysk. I tutaj ten plan został wykonany, można powiedzieć, w 200%, ponieważ zdobyłam takie wyniki, które obydwie w programach obowiązkowych, które są moimi życiówkami. Udało nam się zgromadzić bardzo liczną grupę para ujeżdżeniowców, bo aż 30 par startuje w ramach tych zawodów. Do tego wszystkiego aż 3 drużyny zostały sklasyfikowane w konkursie międzynarodowym, w konkursie drużynowym, z czego pierwsze miejsce zajęła drużyna polska. Przede wszystkim zawodnicy zdobywają minima kwalifikacyjne, czyli mają prawo za osiągnięty wynik uzyskać wynik, który pozwoli zakwalifikować się do igrzysk. To był wspaniały weekend. Jestem zadowolony z wyniku. Wygrałem swoją kategorię. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo to były bardzo dobre rezultaty. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Teraz przygotowuję się do olimpiady w 2024 roku, więc teraz jest czas na sprawdzanie wszystkiego. Zbieram punkty i śledzę wyniki klasyfikujące do igrzysk. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wystartuję na zawodach. Największą nagrodą dla mnie są opinie sędziów, bo przed chwilą właśnie rozmawiałam z sędziami zagranicznymi, którzy mnie obserwują, już mówią od kilku lat, tak, i obserwują, że i jakby słyszę opinię, że koń się bardzo rozwinął, że ja się bardzo rozwinęłam. Dobrą też formę zaprezentował Dominik Ast, który jeździł bardzo równo i dobrze, i jest to taka druga osoba tuż za Moniką. Troszkę straciła formę Magdalena Cysak, jest to związane też z problemami zdrowotnymi konia. Ale wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze, ponieważ już program dowolny pojechała na swoim dobrym poziomie. Jestem zadowolony z drugiego miejsca, Monika na razie jest poza zasięgiem. Jeszcze. Fem się okazała niezawodna, dzięki niej zdobyłem medal i też poprawiłem swoje wyniki w rankingu kwalifikacji olimpijskich. Jestem bardzo zadowolona ze startów i te starty tutaj były dla mnie ważne, ponieważ pozwalały mi się zakwalifikować na starty też za granicą. I to mi się udało. Cel tych zawodów był zrealizowany na 200%. W porównaniu z latami ubiegłymi poziom paraolimpijski bardzo się podniósł. Jest wielu nowych zawodników, którzy mają bardzo dobre konie. Jeździectwo bardzo mi pomaga w kontaktach międzyludzkich. Spotykam bardzo dużo ciekawych ludzi. Jeździectwo jest dla mnie przede wszystkim pasją, dużą częścią mojego życia i tym, co chcę robić każdego dnia. Italia jest koniem, którego dzierżawię. Normalnie jeżdżę na niej 2 razy w tygodniu, więc trochę ciężko jest trenować przy takim małym obłożeniu, ale myślę, że spisała się bardzo dobrze. W tej chwili najważniejszym startem tak naprawdę w tym roku będą Mistrzostwa Europy, które są w sierpniu. One niestety nie liczą się do rankingu olimpijskiego, no ale to jest impreza w randze Mistrzostw Europy. No i tutaj oczywiście cel jest taki, żeby jak najlepiej się przygotować do tego startu, jak najlepiej zaistnieć jako drużyna, no i oczywiście indywidualnie też, na tyle, na ile się uda. Zaraz potem są zawody zorganizowane na warszawskim Służewcu podczas Warsaw Jumping, bardzo takiej prestiżowej imprezy, więc bardzo się cieszymy, że będziemy mogli uczestniczyć w tej imprezie i pokazać też właśnie nasze parajeździectwo.